początku swego istnienia bracia Bosi Najświętszej Maryi Panny byli nie tylko zakonem maryjnym, lecz także misyjnym. Już za czasów świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża miało miejsce kilka wypraw misyjnych z Hiszpanii do Konga w Afryce. Kapituła prowincjalna karmelitów bosych w Krakowie 27 czerwca 1969 roku podejmuje decyzję wysłania kilku zakonników na misję wśród pogan. Rok później ojciec Leonard Kowalówka wyrusza do Afryki w poszukiwaniu odpowiedniego kraju dla naszych misji. Spośród wielu propozycji wybiera parafię w Mpinga w Burundi, polecaną przez biskupa Józefa Martina. I prowincja, chcąc Panu Bogu podziękować za to odnowienie, za świętego Rafała Kalinowskiego, postanowiła wysłać ekipę misjonarzy do któregoś z krajów afrykańskich. Biskup Martin, biskup diecezji Bururi, był to misjonarz, ojciec biały, który nam zaproponował pracę swojej diecezji. Na początku września 1971 roku 11 karmelitów bosych z Polski staje na ziemi afrykańskiej w Bujumbura, stolicy Burundi. 5 miesięcy trwa kurs miejscowego języka Kirundi. Potem rok pracy misyjnej w parafiach diecezji Bururi pod okiem Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, Ojców Białych. W 1973 roku karmelici bosi z Polski obejmują oficjalnie parafię w Mpinga, założoną przez ojców białych. Pierwszym jej proboszczem zostaje ojciec Sylwan Zieliński. Parafia Mpinga jest założona przez parafię Makebuko. W 1934 roku przysłano tutaj z parafii Makebuko pierwszych dwóch katechistów, którzy osadzili się przy tym domku wybudowanym jako katechumenat. Kiedy w 1945 przybyli tu pierwsi ojcowie, pierwsi księża z Makebuko, wybudowali kościół, który się znajduje za tym kościołem. Tam jest obecnie Jagamukama, czyli katechumenat. A w 1963 ojcowie biali wybudowali ten kościół. Święta Maryjo, Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Niech się stanie według słowa Twojego. Wtedy byliśmy w parafii Mpinga, to tak sobie ja mówię, był taki system, taki plan pracy, wyjeżdżało się, w Pingu nas było czterech, dwóch ojców białych i ja, jeszcze ojciec Leonard na początku, czterech. To zawsze co tydzień dwóch wyjeżdżało w teren, do tych wiosek, które należały, odległe 20 km, 30 i tam się zostawało i tam czasem odwiedzało się tych chorych. Kilka lat później klasztor karmelitów bosych w Mpinga staje się miejscem postulatu oraz pierwszego karmelitańskiego nowicjatu, oficjalnie erygowanego na całym kontynencie afrykańskim. To właśnie z tej parafii pochodzi pierwszy afrykański karmelita bosy w historii zakonu, ojciec Cyryl Barutwanayo. Nie wstąpiłem do Karmelu, ponieważ go znałem. Nie potrafiłem odróżnić tego charyzmatu od innych. Po prostu byłem pociągnięty ich stylem życia, że byli mili, ale przede wszystkim ich stylem apostolstwa. W tym czasie parafia była wielka. Trzeba było się nieźle nabiegać. Nie było jeszcze wystarczająco samochodów. Jeździli motorami, chodzili pieszo po górach. Było więc to pociągające, widząc ich zmęczenie w apostolstwie. Jak się integrowali w centralach parafialnych oddalonych od kościoła z życiem prostych ludzi. Ludzie nie byli przyzwyczajeni do tego.
Więc pomyślałem, że i ja mógłbym żyć tak jak oni. To był rok 1978, kiedy ojciec Eliasz powiedział mi, że mogę wstąpić. Pierwszego stycznia 1974 roku biskup Joachim Ruchuna eryguje w Muzongati nową parafię, która była do tej pory stacją misyjną. Pierwszym jej proboszczem zostaje mianowany ojciec Jan Kanty Stasiński. Zmiana władzy w Burundi przynosi ze sobą walkę z krzyżem i z misjonarzami. Nowy prezydent, pułkownik Bagaza, przesiąknięty duchem materializmu, stawia sobie za cel usunięcie wszelkich znaków religijnych z krajobrazu swojego państwa. W czasie swojej roboczej wizyty w Muzongati nakazuje usunięcie krzyża ze wzgórza. Po latach misjonarze uzyskują pozwolenie na umieszczenie go obok kościoła parafialnego. Kto walczy z krzyżem, walczy również z kościołem i misjonarzami. Początkowo wydalani są z Burundi misjonarze i misjonarki w małych grupach. Wśród nich w 1979 roku opuszczają kraj nasi dwaj ojcowie, Jan Kanty Stasiński i Teofil Kapusta. Wrogo nastawiony do wiary prezydent uznaje, że w Burundi jest zbyt wielu misjonarzy i misjonarek, agentów Watykanu. Następnych dwóch zostało wyrzuconych w 1985 roku. I to byłem właśnie ja z moim współbratem Józefem Trybałą. Powód naszego wyrzucenia było to, że odprawiamy w tygodniu mszę świętą, przeszkadzając wiernym w ich pracy. No i od tego czasu i praktycznie ten 85 rok to był rokiem, kiedy została praktycznie skasowana misja karmelitów boskich w Burundi. Polscy karmelici wyrzuceni z Burundi postanawiają udać się na misję do sąsiedniego kraju, Rwandy. W 1983 roku dwaj nasi bracia kierują swoje kroki do graniczącej terytorialnie z Burundi diecezji Butare w Rwandzie. Biskup Gahamani przyjmuje ich bardzo życzliwie. Rozpoczynają posługę misyjną w parafii Rugango, blisko Butare, ufundowanej przez belgijskich mnichów benedyktyńskich. Od 1983 roku do Rugango przyjeżdżają stopniowo kolejni misjonarze wyrzucani z Burundi. Ich liczba pozwala na otwarcie nowej misji. 1 kwietnia 1986 roku dwaj karmelici udają się do niewielkiej stacji misyjnej w Gahunga, na północy Rwandy, w masywie wulkanicznym Virunga, w diecezji Ruhengeri. W krótkim czasie budują dom i zakładają tam parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, erygowaną przez biskupa Fokasa Nikwigize. Jeżeli chodzi o Gahungę, przyjechałem tutaj w 1987 roku, to jest rok po rozpoczęciu budowy tej parafii, bo ojcowie na początku, jak się rozpoczęła parafia, mieszkali 10 km stąd. Cechą charakterystyczną Gahungi to jest parafia, chyba się nie mylę, i pierwsza w Rwandzie pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. No, jesteśmy... Murek, Abana, Muczeczek. Pozwólcie, niech starszy mówi. Murumba. Padre Arabuga, Muczeczek. Jesteśmy na budowie szkoły podstawowej. To jest niedużo klas, bo zaledwie 5 klas, dużych klas, gdzie może się pomieścić 60 dzieci. Moi drodzy, te dzieci nie mają normalnych ławek, pulpitów. Często piszą na kolanie, ale z nich wyrastają prezydenci i ministrowie naszego kraju.
Z powodu trwającej w Rwandzie wojny domowej na tle etnicznym w latach 1990-1994 misjonarze zostają kilkakrotnie wyrzuceni z parafii. Ludobójstwo w Rwandzie, które w ciągu 100 dni roku 1994 pochłonęło ponad 800 tysięcy ofiar, było przerażającą manifestacją zła. W tym czasie ojciec Julian Ilwicki i brat Ryszard Żak znajdują się o krok od śmierci i tylko cudem unikają egzekucji. W miarę jak przywracane jest bezpieczeństwo, posługują również we własnej parafii Gahunga, do której na stałe wracają w sierpniu 1997 roku. Przez wiele lat pracują tam z narażeniem własnego życia z powodu wciąż bardzo silnych napięć na tle etnicznym. Właśnie to jest nasz sąsiad Faustyn, który robi właśnie takie fotele i w ten sposób zarabia na swoje życie. Następnie to jest jego warsztat, na którym on to wyplata. Proszę bardzo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć gwoździ, dwa paliki, jedna poprzeczka i na tym zarabia na swoje życie. Alvera. Właśnie to jest zboże sorga. Zboże, które jest używane za błogosławieństwo w tym regionie i w Burundi i w Rwandzie. Nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że kto uprawia sorgo, to ma Boże błogosławieństwo, a kto się sprzeciwia uprawie sorga, spotka go przekleństwo. 3 września 1987 roku następuje w Burundi zmiana władzy. Pułkownik Buyoya zmienia politykę względem obecności kościoła. Daje do zrozumienia, że misjonarze są ponownie mile widziani w jego kraju. Nowy biskup diecezji Ruigi, Joseph Nduhirubusa, 2 lutego 1990 roku zaprasza polskich karmelitów pracujących w Rwandzie, by powrócili do misji w Musongati. Nie jest to jednak proste. Muszą zamknąć jedną placówkę misyjną w Rugango i 30 czerwca 1990 roku obejmują na nowo misję w Musongati w Burundi. Dobrze, jesteśmy w parafii Musongati. Jest to parafia na wsi. Jaki jest rodzaj naszej pracy tutaj? No przede wszystkim jest tak samo jak na każdej innej parafii. Przede wszystkim udzielanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, jakieś prace charytatywne. Siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus przyjechały 3 lata później, tak mi się wydaje, w 1974. I w tym momencie zaczęto budowę tego szpitala. Zaczęły tu pracować jako pielęgniarki. Było ich, z początku nie było ich dużo, może było 3 siostry. Prowadziły przychodnie. Ten budynek, który jest po prawej stronie, powstał niedawno, może gdzieś z 10 lat temu. Powstało nowe maternite, czyli oddział położniczy. Najczęściej to jest malaria. Malaria, później gruźlica, niedożywienie dzieci. Prawie codziennie tutaj, teraz w tym momencie ojciec Eliasz czy ja, przychodzimy, udzielamy sakramentu chorych, spowiadamy tych ludzi w szpitalu. Mógłbym powiedzieć, że jestem jakby gospodarzem. Faktycznie ten dom w pewnej części niejako prowadzę. No. Co jakaś budowa, przeważnie to są budowy filii parafialnych. Wykończyliśmy 5 filii na istniejących 7 kościołów. Została nam jeszcze do wykonania jedna, najtrudniejsza. Właściwie co budowa, to ja mam
ludzi skądinąd, z tej racji, że po prostu, żeby oni się nie musieli daleko przenosić, powiedzmy po kilkadziesiąt kilometrów. Stąd też biorę murarzy, tu gdzie pracuję. Czasem ktoś po prostu nalega na mnie, prosi, bo, no jestem człowiekiem, no zgodzę się, no róbże u nas, no. Na początku Kościół bardzo potrzebował kapłanów w parafiach. Biskupi błagali o nowych księży. Więc karmelici odpowiedzieli na głos właśnie potrzeby Kościoła. Ale gdy kapłanów miejscowych przybywało, gdy biskupi zaczęli mówić o nowych potrzebach Kościoła, Karmel wtedy zaproponował swoją specyfikę, swoje bogactwo. I tak powstawały w Rwandzie i w Burundi nowe dzieła apostolskie, jak domy rekolekcyjne, jak pomoc w formacji ciągłej kapłanów, sióstr zakonnych, laików świeckich zaangażowanych. W Rwandzie mamy dom rekolekcyjny Mater Karmeli w mieście Butare, który próbuje odpowiedzieć na tę potrzebę Kościoła, formacji permanentnej ludzi zaangażowanych w Kościele. W Butare znajduje się około 30 domów formacyjnych różnych zgromadzeń zakonnych, w tym klasztor karmelitów bosych w dzielnicy Buje. Staje się on już od 1988 roku domem modlitwy dla wszystkich wspólnot zakonnych z miasta i okolic. Odbywają się tu wspólnotowe dni skupienia w każdą drugą niedzielę miesiąca, osobiste i grupowe ośmiodniowe rekolekcje, sesje formacyjne, szkoły modlitwy, jest też okazja do korzystania z kierownictwa duchowego. Jednakże z biegiem lat idea domu formacyjnego tylko przybrała zupełnie inny jakiś wyraz, inne oblicze. Że nie skoncentrowaliśmy się tylko na domie formacyjnym, ale równocześnie pomyśleliśmy o tym, żeby równocześnie wybudować dom rekolekcyjny. Też kolejną propozycją domu rekolekcyjnego jest pustelnia, od kilku lat już funkcjonująca. Przyjeżdżają właśnie zmęczeni świeccy, którzy szukają odpoczynku przy Panu Bogu. Donc avant c'était là. Na początku to było tam, w domu rekolekcyjnym, ale stopniowo, dzięki kierownictwu duchowemu ojca Macieja, zaczęłam się ukrywać nieco w pustelni. Na początku to był jeden, dwa dni. Nie wiedziałam, co będę robić. Przez cały dzień zostawać tutaj, nie wychodząc na zewnątrz. Później dwa, trzy, cztery dni. Teraz mogłabym zostać w pustelni nawet dłużej, bo to nie tylko kwestia ciszy. Ja tu nie jestem sama. Jestem z kimś. Królem. Tak, to mój król, który tu jest. Przyjaciel, król. On tu jest. I zakony kontemplacyjne mają tę rolę właśnie pogłębiania tej pierwszej fali ewangelizacji. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata powiedział, że to właśnie wspólnoty kontemplacyjne w krajach misyjnych są znakiem zaszczepiania się tak do prawdy głębokiego, zaszczepiania się Ewangelii. Karmel ze swoim bogactwem kontemplacyjnym też zaszczepił się i w Rwandzie, i w Burundi. Karmelitanki bose są już w Rwandzie od ponad 50 lat. Jesteśmy w zakonie kontemplacyjnym sióstr karmelitanek świętej Teresy od Jezusa. Jesteśmy tu, w Kigali, od 1969 roku. Zapytacie być może, jak żyjemy? Żyjemy z naszej pracy. Robimy hostie,
świece. Robimy karty, kartki pocztowe z liści bananowca. Zaczęłyśmy w 1972 roku. Obecnie mamy nowicjuszki pierwszej profesji. 6 nowicjuszek. Nas jest 16 sióstr. De novice de première profession, 6 novices. Et nous sommes 16 sœurs. Po częściowym ustąpieniu zawieruchy wojennej w Burundi i Rwandzie, za radą nuncjusza apostolskiego w Burundi, arcybiskupa Emila Czeriga, postanowiono otworzyć nową wspólnotę – dom studiów dla przyszłych kleryków Bujumbura, stolicy Burundi, który umożliwiłby braciom studiowanie filozofii w diecezjalnym seminarium duchownym. Po krótkim czasie dom studiów pod wezwaniem świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, staje się konfesjonałem stolicy. Ten domek tutaj, jak widać, został zakupiony przez naszych ojców w roku 1999. Celem oczywiście tego zakupu i tak dalej była formacja naszych braci, zwłaszcza formacja filozoficzna. Na dzień dzisiejszy ten dom pełni funkcję właśnie domu formacyjnego, w którym bracia po ukończonym rocznym postulacie w butare i nowicjacie, również rocznym, odbywają tutaj formację filozoficzną. Karmelitańska misja w Bujumbura przeżyła kilka zbrojnych ataków na klasztor. Zachowała jednak pełnię życia i apostolskiego oddziaływania przez ofiarną posługę w miejscowym więzieniu i ośrodkach prowadzonych przez siostry matki Teresy z Kalkuty. Przez charytatywną opiekę nad sierotami i posługę spowiedników oraz wykładowców w seminarium. Tutaj naszą taką posługą skromną w ramach naszej wspólnoty w Bujumbura od początku praktycznie i tak spontanicznie zupełnie była pomoc sierotom w ukończeniu szkoły. C'est ce que je priais, même appel pour arrondissement people. Moi je veux fonder. Pewnego razu ojciec Paweł powiedział do mnie: chcę założyć schronisko dla osieroconych dzieci. Czy możesz mi pomóc? Mimo że nie mam finansowania, ale widzę, że masz serce. W ten sposób zaczęliśmy współpracę. Ja i ojciec Paweł, ponieważ widziałam, że kocha dzieci i ludzi słabych. Myślę, że ojciec Paweł odnalazł się pośród potrzebujących. Pewnego dnia ojciec powiedział, że będzie się za mnie modlił i zostałam. Zostałam pośród dzieci osieroconych, dzieci, które mają problemy. Kiedy znajduję takie dzieci, przekazuję im wiadomość. Zobaczymy się z ojcem Pawłem. I jemu mówię, że znalazłam dziecko, które porzuciło szkołę. W latach 2006-2008, kiedy w Burundi i Rwandzie normalizuje się nieco sytuacja polityczna, rodzi się wśród misjonarzy z Polski i afrykańskich współbraci pragnienie założenia w Burundi karmelitańskiego Centrum Duchowości. W 2007 roku zostaje podjęta decyzja o realizacji tego projektu w Gitedze, drugim co do wielkości mieście Burundi, położonym w centrum kraju. 22 września 2008 roku rozpoczyna się budowa karmelitańskiego Centrum Duchowości. Gitega, dom rekolekcyjny, cały ten ośrodek duchowości powstał jako pragnienie przekazania jakiegoś narzędzia młodym karmelitom afrykańskim
narzędzia do pracy. Znalazłem w Polsce architekta, pana Bracha, który zgodził się przyjechać tutaj, zrobić nam plany i zrobił to no, w ramach takiej pomocy dla misji. To, co jest już zrealizowane, to dom, w którym mieszkamy, gdzie jest 6 pokoi. Następnie jadalnia dla rekolektantów. Jednym z pierwszych budynków, które wybudowaliśmy, to kaplica, która jest tutaj za moimi plecami. Stopniowo też budowaliśmy dwa domy, dwa dla rekolektantów. Jedno z pierwszych zadań takiego domu rekolekcyjnego, zwłaszcza tutaj w Afryce, w Gitega, to jest właśnie pomoc osobom konsekrowanym w tej stałej formacji. Powiedzieć, że bardzo dziękuję misjonarzom, pierwszym tych misjonarzom, którzy przyjechali do nas w 71. Myślę, że nie było tak łatwo, ale teraz takie, są takie, ja też dzisiaj jestem takie owocem ich takie pracy misjonarskie. No to bardzo dobrze i dziękuję za to wszystko, za trud misjonarski i mam nadzieję, że coraz więcej będziemy mieli takie dużo kapłanów i dużo powołań do naszego zgromadzenia. Misja polskich karmelitów bosych w Burundi, w Rwandzie, po prawie 50 latach misyjnego trudu zaowocowała także licznymi miejscowymi powołaniami. Obecnie 23 braci Afrykańczyków jest na etapie formacji początkowej, postulatu, nowicjatu, studiów filozoficznych i teologicznych. Jest 11 kapłanów i jeden diakon. Ta faza takiego przechodzenia właśnie z Karmelu, zdecydowanie jeszcze misyjnego w sensie obecności białych do Karmelu, który będzie powolutku brał odpowiedzialność za wiele różnych tutaj dziedzin życia i tak dalej, że teraz wchodzimy w taką fazę decyzyjną.